Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam Bo lubię i zapraszam dzisiaj na film o powieściach kryminalnych. Przez ostatnie miesiące przeczytałam sporą kupkę kryminałów. Tutaj są te, które mam w wersji papierowej, ale też zapisałam sobie jeszcze kilka tytułów na karterce, więc opowiem o tylu, o ilu dam radę. Jeżeli już się zmęczę, to kończymy na dzisiaj. Reszta kryminałów przejdzie na kolejny film. Pierwszy z nich to florystki Alicji Sinickiej. To jest pierwsza książka tej autorki, którą przeczytałam, także nie miałam żadnych oczekiwań, nie miałam też. Żadnego pojęcia, jakiego rodzaju to będzie książka. Troszkę się powiem, obawiałam, że może mieć zbyt dużo wątków obyczajowych, ale nie było źle. Jest to powieść współczesna, kryminalna, która opowiada o dwóch przyjaciółkach. Jedna z nich jest starsza, jest utalentowaną florystką prowadzi znaną, lubianą, popularną, przynoszącą spore dochody kwiaciarnię. I zatrudnia swoją młodszą koleżankę, przyjaciółkę Sonię. I pewnego dnia Sonia przychodzi rano do pracy, otwiera kwiaciarnię i znajduje bałagan. Bałagan to coś absolutnie niebywałego, ponieważ właścicielka bardzo mocno dba o to, żeby w kwiaciarni zawsze panował idealny porządek, a każda rzecz leżała na swoim miejscu. Do tego znajduje krople krwi, zakrwawione nożyczki. Nie ma natomiast samej. Właścicielki. Nie ma Heleny Bardo. Heleny Bardo nie ma także w domu, nikt nie wie, co się z nią stało. Zaginęła. I Sonia postanawia dowiedzieć się, co też zaszło w kwiaciarni w ten wieczór, kiedy doszło do bałaganu, kiedy powstały kr plamy krwi. I co też kombinuje Helena? Czy zniknęła z własnej woli, czy też została porwana, czy też może została zamordowana? Jeżeli tak, to dlaczego? Mamy tutaj takie prywatne śledztwo, które prowadzi Sonia wraz z mężem swojej przyjaciółki, ale tak naprawdę ona już wie, że nikomu nie powinna wierzyć, bo każdy coś mataczy. Powiem Wam, że bardzo fajnie mi się słuchało tego kryminału. Jego oczywiście wysłuchałam na audiobooku, bo jest dostępny. Także jeżeli też nie znacie jeszcze książek Alicji Jesienickiej, to jak najbardziej Florystki Wam polecam. Jest to całkiem dobry, polski, współczesny kryminał. Dalej jesteśmy w Polsce. Autor, którego już dobrze znam, ponieważ jest to trzecia część cyklu z Gabrielą Seredyńską, która jest prokuratorem. Wieża strachu, Przemysław Borkowski. No powiem wam, że każda książka Borkowskiego mi się podoba i tutaj nie było wyjątku, a ta w ogóle była tak zakręcona, że do samego końca czytelnik nie wie, jakie będzie rozwiązanie tej zagadki. Już tak autor namieszał, ale jest to naprawdę wspaniałe. Tutaj mamy sprawę, która rozgrywa się w wieżowcu w jakimś takim luksusowym apartamencie, znajdującym się na 30. piętrze, mieszkają tam zamożni ludzie, i policja znajduje tam dwa ciała. Podejrzewa, że jest to mąż i żona, mieszkające tam małżeństwo, i zaczynają prowadzić śledztwo. A w tym śledztwie, tak naprawdę, nic nie układa się po ich myśli, i z każdym mijającym dniem Pojawia się coraz więcej zagadek, na które nie znają odpowiedzi. Nie chcę Wam za dużo zdradzać na ten temat, nie chcę Wam psuć zabawy, po prostu tę książkę trzeba przeczytać. W tej serii powstały jeszcze dwie książki. Pierwsza z nich to Rytuał łowcy, a następna Śmierć nie ucieknie. Wszystkie są doskonałe. I na karteczce także zanotowałam sobie jeszcze jedną książkę Przemysława Borkowskiego, którą wysłuchałam. Nie mam jej w wersji papierowej. To jest zupełnie inna seria: seria z Rozłóckiem, który jest psychologiem. I zaczęłam od początku od zakładnika. Przemysław Borkowski, zakładnik gdzieś tutaj albo tutaj, pojawi Wam się okładka. Pozostałych części jeszcze nie znam, ale zakładnik również bardzo mi się podobał. Jest to książka, która zaczyna się bardzo mocną akcją, bardzo mocną sceną. Psycholog, czyli właśnie ten Rozłucki, zostaje zaproszony do telewizji, a tak naprawdę idzie tam w zastępstwie za swojego kolegę, który zaniemógł na zdrowiu czy też miał jakieś inne sprawy, idzie jako ekspert do telewizji śniadaniowej. I kiedy jest już tam na kanapie w telewizji śniadaniowej, do studia wchodzi mężczyzna, jak się okazuje, który jest porywaczem, który ma do załatwienia jakieś swoje sprawy. Wszystkich znajdujących się w studiu ludzi terroryzuje i ma tylko jedno żądanie. Chce przekazać jakąś informację za pomocą telewizji, tak aby dotarła do wszystkich widzów. No i rozwódski. Później zaczyna interesować się sprawą tego zdesperowanego człowieka, który ma życiorys taki, że tak naprawdę nic nie wskazuje na to, dlaczego on zrobił taką desperacką akcję. Ale gdy zaczyna grzewać w jego przeszłości, okazuje się, że rozwiązanie tej zagadki tkwi głęboko w przeszłości. Też czytajcie bardzo, bardzo dobry kryminał. Cieszę się, że jeszcze są dwie inne części, więc będę miała co czytać. Tutaj znowu mam polską autorkę, Ilonę Wilmowską. To jest piąta część cyklu Prywatne Śledztwo Agaty Bro. Wszystkie pozostałe części czytałam. Można je rozpoznać po tym, że na okładkach mają właśnie jakiś kubek z kawą czy też z herbatą. Więc jeżeli gdzieś się natkniecie w bibliotece bądź w księgarni, to od razu mówię, że warto się tym zainteresować. Jest to taki cykl łączący powieść obyczajową z powieścią kryminalną, bo znowu główną bohaterką nie jest policjantka, lecz zwykła dziewczyna, która ma zacięcie, ma żyłkę do rozwiązywania zagadek kryminalnych. Ta tutaj jest bardzo mocno związana z jej rodziną. Tytuł tej książki to dobry chłopak i myślę sobie, że ten dobry chłopak to może być nawiązanie do jej szwagra, człowieka jej bliskiego, człowieka, który zawsze był taką duszą towarzystwa, nigdy nie zawiódł jej siostry, zawsze był opoką dla całej rodziny. I nagle ten dobry chłopak, ten szwagier, mówi, że opuszcza rodzinę, wyprowadza się, nie chce mieć z nimi nic wspólnego. I Agata Brock, główna bohaterka, postanawia sprawdzić, co też się stało, że ten człowiek się tak błyskawicznie odmienił i zaczął się zachowywać w sposób nieprzewidywalny, no i poza tym raniąc całą swoją rodzinę, którą do tej pory, jak się wszystkim wydawało, bardzo kochał. To jest powieść kryminalna. Także, jeżeli lubicie takie niezadługie, ciekawe historię. Jak najbardziej czytajcie Wilmowską, ja ją bardzo polecam. Zawsze czekam na kolejne jej książki. Teraz mam przed sobą poradnik Prawdziwej Damy. Wygląda na to, że jedyna książka kryminalna nie napisana przez polskiego autora, którą dzisiaj mam na stosiku. Nawet nie spodziewałam się, że tak dużo tych polskich kryminałów przeczytałam. Tutaj mamy autorkę Diane Freeman. Poradnik Prawdziwej Damy i dobre maniery, a morderstwo. Od razu Wam powiem, że przeczytałam też kolejną część, taką w zielonej okładce, ponieważ bardzo mi się spodobała ta powieść i ten cykl. Czekam na trzecią odsłonę. Ta książka opowiada o Anglii Wiktoriańskiej. Mamy końcówkę XIX wieku. Nasza bohaterka jest Amerykanką, która została wydana za Anglika z tytułem. Ona wniosła do swojego małżeństwa pokaźny posag, on wniósł tytuł. Generalnie wszyscy powinni być zadowoleni, natomiast ona nie do końca dobrze czuje się w tym małżeństwie, a w ogóle czuje się fatalnie wtedy, kiedy jej mąż zostaje znaleziony martwy w łóżku z kochanką. I to się, od tego się zaczyna cała tutaj akcja tej powieści, ponieważ ta bohaterka, nie pamiętam jak ma na imię, nigdy się nie przywiązuje do imion bohaterów, zostaje prawie po roku posądzona o to, że miała coś wspólnego z tym, że jej mąż umarł, że jakoś mu dopomogła, być może dowiedziała się o jego zdradach i postanowiła się zemścić. Oczywiście ona jest zupełnie niewinna, ale musi jakoś. Odegnać od siebie te plotki, ponieważ byłaby spalona w towarzystwie. A towarzystwo to jest wszystko, na czym arystokracji angielskiej zależy. W tej pierwszej części do bohaterki przyjeżdża młodsza siostra, którą ona ma wprowadzić na salony. Zatem umawia się bez przerwy na różne wizyty, ją także odwiedzają. Różni ludzie, po to, aby jej siostra mogła znaleźć sobie angielskiego kawalera. No i jednocześnie mamy tutaj kawał zagadki kryminalnej. W drugiej części jest podobnie. Jeżeli jeszcze nie znacie tych książek, to tak powiem Wam, że są zabawne, bardzo lekkie, świetnie się to czyta bądź też słucha, bo są audiobooki, także audiobooki Wam polecam. Świetnym językiem są napisane. Człowiek niejednokrotnie podczas lektury się do siebie uśmiecha. No a jednocześnie mamy też jakąś zagadkę kryminalną, która wcale nie jest głupia ani naiwna. Także wszystko, co może nam poprawić humor w jednej książce. Przeczytałam też tajemnicę carycy, Małgorzaty Starosty, wcześniej czytałam wina wina. Teraz tę książkę, która jest druga w cyklu. Nie wiem, czy będą kolejne. Te książki opowiadają o. Agacie Śródce, która jest restauratorką, ale także celebrytką, jest bardzo dobrze znana, prowadzi jakieś tam pewnie programy kulinarne, już dobrze nie pamiętam, ale w każdym razie jest zamożna, rozpoznawalna, i tutaj ma przeprowadzić konkurs kulinarny, który ma się odbyć w jakimś dworku, który nabyła jej przyjaciółka. Ale tuż przed emisją programu. W ogrodzie znajdują trupa. I jak zwykle uśrodki u środki, nie, jak zwykle u starosty nie środki, środka to bohaterka starosta to autorka książki. Małgorzata starosta, jak zwykle serwuje nam kawał dobrej literatury. Także jest to komedia kryminalna, więc można się uśmiechnąć. I powiem Wam, że dla mnie była. Bardziej zabawna i ciekawsza niż pierwsza część. Także jeżeli nie znacie, to także Wam polecam, warto sobie przeczytać, jeżeli macie ochotę na taką lekką, miłą i przyjemną rozrywkę. Tutaj też mamy fajne, zabawne dialogi i wcale nie mówią zagadkę kryminalną. Następna książka, która leży tutaj na kolanach, to powieść Piotra Bojarskiego pod tytułem Mora. To też jest jakaś tam część z cyklu z komisarzem Kaczmarkiem, ale absolutnie tych książek nie trzeba czytać po kolei. Można sobie przeczytać tylko morę i będziecie zadowoleni. Mora dzieje się w Poznaniu w 1934 roku i w tajemniczych okolicznościach ginie dawny kolega z wojska, komisarza Kaczmarka. Przy jego ciele policja znajduje taką dziwną, złotą, złoconą broszkę. Po jakimś czasie ginie kolejny starszy pan żyjący samotnie i również znajduje się broszka. Komisarz Kaczmarek już wie, że ma do rozwiązania zbrodnie popełnione przez tego samego sprawcę. Pomaga mu w tym aspirantka, która przybyła z Warszawy, bardzo niedoświadczona jeszcze w pracy policyjnej, ale Dziewczyna bardzo się stara i próbuje pokazać swoją wartość, swoją inteligencję i pracowitość. Także ta para próbuje rozwiązać zagadkę, którą łączą starsi panowie i Broszka. Też bardzo miło się to czytało, żadnych fajerwerków tutaj nie było, ale. Myślę, że może Was ta książka zadowolić, jeżeli nie lubicie krwawych kryminałów, gdzie flaki wylatują i generalnie człowiek się głównie boi albo czuje obrudzenie. Tutaj tego nie ma. Tutaj mamy inteligentną zagadkę, mamy fajnie odmalowane okoliczności historyczne. Ta akcja potem zdaje się przenosi się w ogóle do Sopotu, także możemy sobie pozwiedzać przedwojenną Polskę. I została mi jeszcze na karteczce. Powieść Ruth Ware. To jest angielska pisarka. Przeczytałam jej powieść pod kluczem, która opowiada o dziewczynie około 20-30-letniej, młodej kobiecie, która postanawia zmienić pracę. W zasadzie decyduje się na to z dnia na dzień. Jej współlokatorka. Wyjechała na podróż gdzieś tam dookoła świata, i ona zostaje sama, trochę jej się nudzi, więc szuka w internecie, co też mogłaby zrobić ze swoim życiem. Kiedy znajduje ogłoszenie, do, do którego byłaby doskonałą kandydatką, postanawia się zgłosić. W ogłoszeniu szukają opiekunki Niani, która byłaby gotowa wyprowadzić się do Szkocji, zamieszkać w domu w Szkocji i tam zajmować się trzema. Dziewczynkami, podczas gdy rodzice będą wykonywali swoją pracę zawodową. Okazuje się, że ci rodzice są znanymi, celebrytami, architektami i sami przebudowali stary dom, który łączy cechy nowoczesności z cechami domu historycznego i ona tam jedzie na rozmowę o pracę, którą. Po jakimś czasie dostaje. Dom jest sterowany elektronicznie różnymi aplikacjami. Ma pod opieką dwie dziewczynki, trzecia jest w szkole, ma wrócić na weekend. Niestety rodzice bardzo szybko muszą wyjechać na jakąś konferencję czy na jakieś spotkanie biznesowe, które się przeciąga, i ona zostaje z tymi dziewczynkami na długi czas sama. Niezbyt dobrze je jeszcze znając i niezbyt dobrze orientując się też w położeniu domu czy też w sterowaniu tymi aplikacjami. No i tutaj mamy przepis na katastrofę. To jest taka powieść łącząca w sobie nie tyle kryminał, co bardziej takie wątki, można by powiedzieć paranormalne, które jednak się wyjaśniają. Tutaj autorka buduje dość duże napięcie. Ale jednocześnie miałam wrażenie, że jest to trochę powtarzalne, że ona tylko stopniuje to napięcie, ale tak naprawdę nic nowego się przez dłuższą część książki nie dzieje. Ale ta powieść zachęciła mnie do tego, żeby jeszcze sięgnąć po którąś z książek tej autorki, Ruth Ware, i przekonać się, czy zostanę z nią na dłużej, czy też pożegnamy się po dwóch powieściach. I ostatnia książka, którą niedawno przeczytałam kryminalna. A raczej przesłuchałam, bo nie mam jej w papierze. To Urwisko Roberta Małeckiego, czyli kolejna część z Marią Herman i Borewiczem zwanym 007. I tak jak w poprzedniej powieści, w pierwszej części, mamy tutaj dość dużo życia prywatnego samych detektywów. Cały czas śledzimy walkę Marii z uzależnieniem oraz. Uwikłanie Borewicza w swoje niezbyt legalne interesy, które przynoszą mu dużo pieniędzy, ale nie mniej kłopotów. W tej części Maria i Borewicz dalej pracują w archiwum Inks i mają do zbadania sprawę sprzed kilkunastu lat, w której w rozgrzanym samochodzie umarło dziecko, i to stało się przyczyną. Kolejnej tragedii w tej rodzinie, ponieważ po jakimś czasie zaginęła pogrążona w depresji jej matka. Generalnie wszyscy podejrzewają, że kobieta popełniła samobójstwo, jej ciało nie zostało do tej pory odnalezione, i oni właśnie postanawiają przyjrzeć się tej sprawie bliżej, bo być może kobieta wyjechała, czy nie wiem, została porwana, zamordowana, a może rzeczywiście popełniła samobójstwo. No i jak zwykle. U Małeckiego. Mamy tutaj sporo komplikacji, sporo różnych wątków, które prowadzi bezbłędnie. Naprawdę trudno się od książki oderwać, więc bardzo, bardzo Wam ją polecam. Jeśli nie czytaliście pierwszej części, której tytułu w tej chwili nie pamiętam, ale możecie sobie łatwo sprawdzić, to także Wam polecam. I chyba tutaj proponowałabym czytanie jednak po kolei, ponieważ te wątki prywatne śledczych są dosyć istotne i powinniśmy jednak śledzić od początku. No więc to by było na tyle. Już sama nie wiem, o ilu książkach Wam opowiedziałam. Starałam się bardzo szybko. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was którąś z tych pozycji, być może po którą sięgniecie. Jak widzicie, nic dzisiaj tutaj praktycznie nie marudziłam, wszystko chwaliłam, więc oby tak dalej. Wam także życzę udanych wyborów czytelniczych. I do zobaczenia już za tydzień. Pa, 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 pa.